Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte opisuje działania diabelskie, sugerując, że wiele imion szatana w Biblii określa jego działania, można pogrupować je w pewien określony sposób. Na przykład Mateusza 13 rozdział, 42 werset. I zwróćmy uwagę na imiona określające pozycję diabła, szatana. Pomazany cherub, tak jest w Ezechiela 28:14. Także Jana 12 rozdział, 31 werset, władca tego świata. Także w Efezjan 2 rozdział, 2 werset, książę mocy w przestworzach. Także 2 Koryntian 4 rozdział, 4 werset, Bóg tego świata albo Bóg tego wieku. Również władca demonów, Mateusz 12:24. Ale także są w Biblii imiona odzwierciedlające jego charakter. I widzimy to w Izajasza 14:12 jako Lucyfer albo inaczej niosący światło. Także widzimy w Zachariasza 3:1 jako szatan, przeciwnik. Także widzimy w Objawieniu 12:9 jako diabeł, oszczerca albo fałszywy oskarżyciel. Także jako Objawienie 12:9 wąż starodawny. Także Objawienie 12:3 wielki czerwony smok. Także 1 Jana 5:18-19 jako zły. Również Objawienie 9:11, Objawienie 9 rozdział 11 werset, Apolion, niszczyciel. Również określenia mówiące o jego działaniu, kusiciel, 1 Tesaloniczan 3:5, oskarżyciel, Objawienie 12:10, zwodziciel, Objawienie 20 werset 3, duch działający w synach nieposłuszeństwa, Efezjan 2 rozdział 2 werset. Zanim przyjrzymy się bliżej temu, jak stosownie do swych imion działa szatan, zobaczmy, jak trafnie jego działanie podsumował m.in. taki autor biblijnych komentarzy jak John Nelson Darby. Szatan niczego nie tworzy. Tworzenie jest przywilejem Boga. Dzieło szatana polega na psuciu i niszczeniu tego, co Bóg uczynił i co powierzył odpowiedzialności człowieka. Bóg stworzył Adama, a szatan, wykorzystując jego naiwność, zepsuł to dzieło. Był tylko jeden, którego nie mógł przemóc. Położywszy swą skalaną rękę jako książę tego świata na wszystkim, na czym tylko mógł, w Panu Jezusie jednak, w Nim, nie mógł niczego znaleźć. Diabeł nie stwarza niczego, ale może z chytrą przebiegłością zbudować rozległy, nie do zniszczenia system dostosowany do zła, które jest w nas. I chciałbym, żebyś się przyjrzał teraz niektórym konkretnym działaniom szatana. Jedną z nich to jest właśnie jego działanie jako przeciwnika. Chociaż szatan często ukrywa swe prawdziwe intencje, wiemy jednak, że prawdziwą cechą jego charakteru jest to, że jest przeciwnikiem. Diabeł jest przeciwnikiem. Prorok Zachariasz takim właśnie go widział w Zachariasza 3:1. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana, i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Apostoł Paweł również rozpoznał tę cechę szatana, gdy uświadomił sobie, jak wielokrotnie przeszkadzał mu w odwiedzeniu jego umiłowanych braci w Tesalonice. Czytamy o tym w Słowie Bożym w 1 Tesaloniczan 2:18. Działając jako przeciwnik, szatan może wykorzystywać okoliczności, może wykorzystywać złych ludzi, a czasem nawet prawdziwych chrześcijan, szczerych chrześcijan. Ale pocieszające jest to, że wiemy, że całe jego działanie jest kontrolowane przez Boga i diabeł nie może uczynić nic więcej ponad to, na co zezwala mu Bóg. Także mamy informację o tym, że diabeł jest oszczercą i jako oszczerca działa. Imię diabeł znaczy również oskarżyciel albo oszczerca. Lubuje się on w dyskredytowaniu synów bożych, dzieci bożych na tym świecie, w tym świecie. Nie ma dla niego różnicy, czy wykorzystuje do tego prawdziwe czy fałszywe oskarżenia. Lubuje się szatan również w oskarżaniu synów bożych, dzieci bożych, przypominając im ich błędy i upadki, by zakłócić spokój ich sumień. Chrześcijanie nieświadomie dopomagają mu czasami w tym działaniu, gdy wzajemnie oczerniają się i oskarżają. Oczywiście nie powinniśmy przymykać oczu na błędy innych ani udawać, że ich nie ma, a raczej postępować w sposób biblijny. Możemy użyć napomnienia, nagany, ostrzeżenia, a nawet takiego środka, jakim jest odsunięcie się od kogoś. Jednak każde takie działanie musi zawsze być oparte na wzajemnej miłości i nie może być wynikiem oszczerstwa. Oszczerstwo to sfera diabła wynikająca z głównej jego cechy jako oskarżyciela braci. Nie pomagajmy mu w tym. A o tym, że jest on oskarżycielem braci, czytamy w Objawieniu 12 rozdział 10 werset. Także o diable Słowo Boże wydaje świadectwo, że jest to niszczyciel. W swoim wybitnym dziele apostoł Jan używa imienia Apolion na określenie diabła. Apolion znaczy niszczyciel. I to jest właśnie widoczne w Słowie Bożym, że jest to niszczyciel, Apolion. I można powiedzieć, że tenże Apolion jest kimś takim, kto w pewnym sensie niszczy to, co jest dziełem Bożym. Oprócz Jana jako niszczyciela opisuje apostoł Piotr diabła. Piotr apostoł opisuje diabła jako tego, który chodzi szukając kogo by pochłonąć. Czytamy o tym w 1 Piotra 5,8. Choć dzięki Bogu dokonuje on tylko tyle zniszczenia, na ile mu Bóg pozwala, jak dalece diabłu Bóg pozwala, to jego intencje w stosunku do rodzaju ludzkiego pozostają całkowicie złe, niszczycielskie. Nie trudno jest dopatrzyć się jego działań jako niszczyciela, na przykład w demonicznych rytuałach starożytnych Kananejczyków, którzy ofiarowywali swoje dzieci Bogu ognia, Molochowi. Tak zresztą Słowo Boże nam o tym mówi w 5 Mojżeszowej 12:31. I dlatego Bóg musiał powstrzymać tych ludzi, niszcząc tych ludzi, którzy składali swoje dzieci nawet w ofierze demonom. W dekrecie króla Heroda, wydanym krótko po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, by pozabijać wszystkie dzieci poniżej 2. roku życia w Betlejem i jego okolicy, o czym czytamy w Mateusza 2 rozdział 16 werset, w obłąkańczym planie Hitlera też to widzimy, dokonania eksterminacji, usunięcia wszystkich Żydów, co też było widoczne u Hamana. W okresowych czystkach pod rządami komunistycznych dyktatorów Chin i Rosji, jak również ofiarowaniu ludzi w niektórych współczesnych kultach satanicznych, we wszystkich dotychczasowych prześladowaniach i wojnach na tle religijnym. Te ostatnie dają szatanowi specjalną, można powiedzieć, premię, bowiem nie tylko niszczy on ciała gorliwych fanatyków, ale również wypacza umysły tych, którzy bezmyślnie utożsamiają prawdziwego Boga z fałszywymi religiami, tym samym obciążając go winą za ich okrucieństwa. Tak, jest to wyjątkowo perfidne, że wypacza umysły tych, którzy bezmyślnie utożsamiają prawdziwego Boga z fałszywymi religiami takimi jak rzymski katolicyzm, tym samym obciążając Boga winą za okrucieństwa bałwochwalców. Jeśli szatan nie może pozbawić ludzi życia, to niszczy ich domy i rodziny, ich społeczne relacje, reputację, dobra materialne i emocjonalną równowagę. Na przykład świecka muzyka rockowa, idąca coraz bardziej w stronę satanizmu, dewastuje życie wielu młodych ludzi, którzy są pod jej wpływem. Również ekstremistyczne ruchy społeczne i polityczne, które otwarcie lansują pogląd, że biblijny autorytet w rodzinie ma być zastąpiony ugodowym, współistniejącym partnerstwem, sieją niemałe spustoszenie, powodując głębokie zgorzknienie u dorosłych i dezorientację u dzieci. Pranie mózgu stało się kolejną, nie mniej ważną bronią w satanistycznym arsenale. Określenie intensywnej indoktrynacji mającej na celu radykalną zmianę przekonań danej osoby, określane jako intensywna indoktrynacja mająca na celu radykalną zmianę przekonań danej osoby, pranie mózgu połączone jest często z torturami i okrucieństwem. Ostatnio coraz częściej staje się środkiem, z którego korzystają tak przywódcy religijni, polityczni i duchowi, i liderzy różnych kultów i ruchów okultystycznych. Posłuchać można świadectwa Boni Telmana, wieloletniego członka Świątyni Ludu Jima Jonesa. Czytam zatem, większość sądzi, że nie jest podatna na pranie mózgu. Ludzie myślą, że są wystarczająco sprytni i odporni, a ich iloraz inteligencji jest zbyt wysoki, by temu ulec. Ale Jim Jones w subtelny i niezauważalny sposób zmienił cały nasz światopogląd i system wartości. Doprowadził do tego, że zakwestionowaliśmy Biblię. Potem wykazał hipokryzję chrześcijańskich przywódców, którzy nie żyli według zasad, jakie głosili. Nasze zwiedzenie następowało stopniowo. Powoli podkopywano wszystko to, co uważaliśmy dotychczas za święte. Miejsce tego, w co kiedyś wierzyliśmy, zajęła marksistowska filozofia Jima Jonesa. Proces ten był stopniowy, prawie niezauważalny, aż do czasu, kiedy odkryliśmy, że deklarujemy się robić rzeczy, co do których nigdy nie myśleliśmy, że będziemy je czynić. Szatan jako książę mocy w przestworzach w obecnym czasie często próbuje przedstawiać siebie raczej jako budowniczego niż jako niszczyciela. Ma on mnóstwo sztandarowych projektów, które na zewnątrz wydają się dobre, a nawet humanitarne, ale wewnątrz są pełne jadu. On jest instruktorem tych, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Jak to poucza nas Słowo Boże zapisane w Izajasza 5 rozdział 20 werset. Kiedy w połowie nadchodzącego okresu ucisku szatan zostanie strącony z nieba, wtedy w pełni objawi się jako niszczyciel. Będzie pełen gniewu, wiedząc, że czas jego jest krótki. Zacznie działać otwarcie i osobiście, by dokończyć dzieła, które przez wieki powierzał różnym antysemitom, by całkowicie zniszczyć naród izraelski. I to znajdujemy zapowiedziane w Słowie Bożym z Objawienia 12 rozdział 7 do 13 wersetu. Jednak Bóg go powstrzyma. Nie może diabeł bowiem wyjść poza granice, które Bóg mu zakreślił. Jeśli nie jesteś jeszcze w 100% pewien, że gdybyś umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to idziesz najprawdopodobniej swoją drogą. a swoją drogą ludzie idą do piekła, na które zasłużyli. Uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony, dlatego że każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, w momencie, gdy uwierzy, jest raz na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań wierzyć sobie w kwestii życia wiecznego, w kwestii zbawienia. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi w kwestii zbawienia, a przestań ufać sobie w tej kwestii, gdyż nie jesteś w stanie zapewnić sobie życia wiecznego, nie jesteś w stanie zapewnić sobie zbawienia. Uwierz Jezusowi i bądź szczęśliwy, niech Bóg Ci błogosławi.